13 stycznia wspominamy błogosławioną Weronikę Nagroni, mniszkę. Weronika urodziła się w 1445 roku w Binasco w Lombardii we Włoszech. Pochodziła z bardzo ubogiej wieśniaczej rodziny. W 1466 roku jako 22-letnia dziewczyna wstąpiła do surowego klasztoru sióstr augustianek świętej Marty w Mediolanie, gdzie pozostała do śmierci. W tym klasztorze nauczyła się czytać i pisać, a przede wszystkim poznawać i kochać Boga. Była mistyczką. W kontemplacji była tak zaawansowana, że otrzymała dar łez, a nawet ekstaz. Duch Święty obdarzył ją szczególnymi darami i Bożą mądrością. Radzono się jej nawet w bardzo trudnych i zawiłych sprawach. Otrzymała dar proroctwa i czytania w sercach ludzkich. Naglona natchnieniem Bożym udała się do Rzymu, aby błagać o zmianę postępowania papieża Aleksandra VI, który złym przykładem swojego prywatnego życia wiele zła wyrządził Kościołowi Chrystusowemu. Weronika zmarła w klasztorze 13 stycznia 1497 roku w wieku 52 lat. Pochowano ją w kościele zakonnym, a kiedy klasztor został zlikwidowany, relikwie przeniesiono do jej rodzinnej wioski Binasco. Papież Leon X zezwolił na jej kult w 1518 roku, a potwierdził go papież Aleksander VIII w 1690 roku. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś błogosławioną Weronikę do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci jej modlitwami w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.